chciałabym jeszcze kilka z nimi, no, bo chcę cię tylko taką przynajmniej miała. Słuchajcie, ta piosenka, a teraz przejechać jakiś wąż. Bardzo się cieszę, że mamy nas w kraju tyle dobrych ludzi, z którymi mogą naprawdę się utożsamić i zbliżyć, chociaż za pomocą muzyki. Dziękuję wam za to bardzo. A słuchajcie, ci z tego nie będzie taki fajny układ, po prostu muzyki zrobić to śmiech. Po co? Po to, żebyście mogli potańczyć razami! Za miesiąc wydaje nową płytę, która się nazywa Czuję też z tym Sarajewo, który opowiada o zawiłościach multireligijności i tak dalej. Zaprosił na tą płytę wspaniałego artystę z Izraela, który się nazywa Asad Avidan. A ja z tym artystą z Izraela zrobiłam tę piosenkę. On się nazywa Ben Michael. Gdyby wiedział, że ta piosenka ma tylu, no nie wiem jak to nazwać, fanów, bo przekroczyła 10 milionów odsłon, na to zwykłą audycję w Izraelu jeszcze tylko 8 milionów ludzi. Już w całym Izraelu praktycznie pochłoną. Nie zacznę jak nie zatańczymy. Nie trzeba mnie.
Znowu muszę was podzielić. Spróbujemy sprawdzić, kto jest głośniejszy. Czy prawa strona ma takie części ciała, które są głośno wzięte z domu, jeszcze czynne? I wyjęcie ich na zewnątrz nie spowoduje pierwotności w sądzie? 3, 4! Ale ta strona też ma jakieś ciała, 3, 4! Ciała.
świata.